dobry Państwu, czy dobry wieczór, bo po raz pierwszy spotykamy się przy zaciemnionej sali w ramach akcji Język Polski, Język w akcji Nadmorskie Lato z Ojczystym. Do tej pory, tak jak Państwo byliście, widzieliście, gościliśmy na tej scenie pana Jerzego Radczyka, Michała Ogórka, Michała Rusinka, Henryka Sawkę. W dniu dzisiejszym po raz pierwszy, bo ci panowie byli wcześniej w naszej bibliotece, ale w dniu dzisiejszym po raz pierwszy w historii Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, w historii tego budynku, który funkcjonuje 43 lata, w pamiętnym dniu 15 lipca, czyli zwycięstwa pod Grunwaldem, będziemy gościli kabaret. No w tego jeszcze bibliotece nie da. To jest specjalne jakby podziękowanie za uczestnictwo Państwa w tej akcji naszej. Tak jak powiedziałem, w dniu dzisiejszym mamy kabaret Obustronni Ludzie z Warszawy z programem 9 słów posłów. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za te słowa wprowadzenia. Rzecz jest ważna. Mamy pewien kryzys językowy. O tym zaraz powie mój gość. Jeżeli cała redakcja jest już komplecie. Widzę, że tak. Dobrze. Moi drodzy, za chwilę przyjdzie do nas człowiek wyjątkowy. Człowiek, który pomaga wyjść z różnych trudnych sytuacji, który zagrzewa do walki, potrafi zebrać i stworzyć silną drużynę niczym Nawałka. Powitajmy go rzęsistymi brawami. Przedstawi się sam, chociaż wcale nie potrzeba. Zapraszam na scenę. Witam, witam. Jesteśmy już w komplecie, mam nadzieję. Dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam pan Jacek Placek, reprezentuję firmę Coxsackie PR. No, jak prawdopodobnie większość z Was się domyśla, jestem tutaj nieprzypadkowo. Będziemy w najbliższym czasie troszeczkę współpracowali. Pozwólcie, że przejdę od razu do sedna. Wasza redakcja znajduje się w pewnego rodzaju kryzysie, nie bójmy się tego słowa, w kryzysie komunikacji, prawda? I mówiąc to, nie chodzi mi o trudności ze znalezieniem miejsca do zaparkowania auta rano pod redakcją, prawda? Ale coś więcej. Świat się zmienia. Świat się zmienił, zmienia cały czas i będzie się zmieniał. Język się zmienia. Język puchnie, narastają nowe pojęcia, nowe znaczenia, nowe symbole. Takie pojęcie jak na przykład na zdrowie, jak na przykład patriotyzm, proszę Państwa. No dziś, teraz, znaczy już troszeczkę co innego niż jeszcze 47 minut temu, kiedy do Państwa tutaj wyjeżdżałem. A Wy musicie być krok naprzód. To wynika z istoty Waszego zawodu, prawda? Musicie dbać o to, żeby Wasz czytelnik, odbiorca dostawał prosty, jasny komunikat, przekaz. Nad tym będziemy pracowali, a dziś skupimy się nad bardzo istotną kwestią, mianowicie kwestią obrony własnego, słusznego zdania przed obcym, innym, niesłusznym zdaniem. Ja pokażę Państwu kilka takich podstawowych technik, takich socjotechnik, takich myków, jak to mówimy w naszym żargonie, które pozwolą Wam radzić sobie w sytuacjach ataku, zarzutów. Przeprowadzimy może takie małe ćwiczenie, będę potrzebował Państwa współpracy. Wyobraźcie sobie, że jesteście swoimi przeciwnikami w typowych sytuacjach. Co zwykle Wam zarzucają? Jak atakują? Walcie tym we mnie, a ja na bieżąco będę odpowiadał i w praktyce zobaczycie, jak te techniki działają. No dobra. To... O, i pierwszy, drugi pan dobrze. Ja na przykład wymyśliłem sobie taką sytuację, że podczas Święta Narodowego... No proszę wejść, nie wymyślać, tylko wejść w sytuację. Ja podczas Święta Narodowego zostałem poturbowany i zabrano mi narodową flagę, papierową taką. Jak pan to skomentuje? Dobre pytanie. Przewrotne, ale lubię takie. Dobrze, spróbujmy. Proszę pana, ja też jestem patriotą, ale po pierwsze, ważne jest, czy święto jest lubiane, czy nie. Po drugie, kto panu tę flagę dał? Proszę pana, flaga wręczona przez cudzoziemca jest już flagą ironiczną. Narzędziem zrady. Ja mam takie jedno. Jest pan stronniczy. Nie dopuszcza pan do głosu kogoś, kto myśli inaczej. Ale pozwoliłem ci wypowiedzieć? Pozwoliłem ci wypowiedzieć, tak? To siadaj teraz i się zamknij! Ale bardzo dobrze. Nie, brawa, bardzo dobrze. Tak to działa.
to ja mam. Pierwsze koty zapłaty. Proszę bardzo. Ja mam. Co, prezydent USA powiedział, że... To znaczy, że tego nie powiedział. Aha. Dalej, no, po prostu tak, tak prosi. Sympatyzuje pan ze środowiskami antysemickimi, o. Mhm. Proszę pani, to co pani mówi jest głupie, ale to jest chyba jasne, jest śmieszne i bezpodstawne. Wyssane z palca, proszę pani, i do tego obrzezanego palca. Że bez trudu jestem w stanie orzec, z jakiej pani jest gazety. Za czyje pieniądze szczekasz? Córu powiedzmy, co? Jest w narodzie, w młodzieży, zdrowe zainteresowanie historią. Jest pędku tej wiedzy. Interesują się cywilizacją Starego Rzymu. Okej, okej, to już wiem. To... Ja... Chodź, serdaszek! Chodź, skubraszek! Nie, Mateusz, to stylio, to ciąg, to stylio na to! To stylio... Ja snor i go flyre ze stjärna flyre, vad det gäller snart flyre. Det gäller de femten als adel med stokar med drank. Jag bodde mitt moder min, jag drömde, jag tänkte, jag var icke kvart. Och de skogen! Du flyre dig assistent i flyre polaken skogsprovelar. Flyre svenska kvist. Jakby... Zygurd nie do końca jest zadowolony z twojej pracy. Tak, ale co on mówi? Wiesz, no, to ostatnie akurat kilka zdań były w takim trochę północnym bardziej na rzeczu. Ale wiesz, to może zrobię. Ja będę teraz wypowiem parę słów bardzo poważnie do ciebie, a ty po prostu zacznij od początku i już zróbmy to. Okej. Okay. Chodź, serdaczek! Chodź, kubraczek mógłby... Tak, Biegi. Że na dzisiaj może wystarczy. Ale nie, jak było? Nie no, całkiem dobrze. Całkiem dobrze było. Bardzo dobre, tylko pogadzemy. Panie, przybył Zygmunt Torfowicz, dyrektor działu sprzedaży Trak S.A. Wprowadzić. Wszechmogący najwyższy panie, wszechbudowy i remontu kapitalnego, niech będzie pozdrowiona wielka płyta twoja,
Teraz i zawsze i na wieki wieków celem. Racz wysłuchać mej prośby. Znaj wielkość serca mego, wyrzecz swą prośbę, człowiecze. Od kilku lat zatyka mi się brodzik w łazience. A instalacja hydrauliczna w kuchni jest jak kara za grzechy. Błagam cię, panie, o sprawną i niebijącą ekipę remontową, taką, co odnowi mi kuchnię i łazienkę. I w czas się wyrobi. Panie, zważ na pokorę tego człowieka i olbrzymi szacunek dla twojego majestatu. Panie, nie ufaj mu, znam ja człowieka tego, jego zdradzieckie serce. On po trzykroć skloł glazurnika, cieśle, co mu schody składał, obił i bez zapłaty wyrzucił. Zaś na pozdrowienie dobry daje kierowniku. Dobry, panie kierowniku. Nigdy nie odpowiedział. Origami. Twa buta nie zna granic, obmierzły człowiecze. Panie! Twoją ekipę ukocham jak synów! Milcz! Wiedz, że najmniejsze zło, któreś uczynił najmniejszemu z braci moich, mnie żeś uczynił. Panie, błagam, przebacz! Precz ode mnie! Pójdziesz tam, gdzie remont trwa wieczność, a pijani robotnicy partolą wszystko. Nie! Mateusz Grybnik-Panacki. Andrzej Kleba!